Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. 22 maja 2023 roku amerykański dziennik Washington Post opublikował wywiad z prezydentem Polski, panem Andrzejem Dudą. W tym wywiadzie prezydent Polski powiedział, iż coraz więcej sojuszników Kijowa zachodnich sojuszników Kijowa przychyla się do idei zawarcia specjalnego porozumienia dla bezpieczeństwa Ukrainy, które byłoby zawarte w stylu izraelskim. O co tutaj chodzi? Warto podkreślić, że po pierwsze Izrael, mimo iż nie jest członkiem NATO i Stany Zjednoczone nie są zobowiązane na mocy tego Traktatu, Traktatu Północnoatlantyckiego do udzielania mu pomocy militarnej, to jednak Izrael cieszy się specjalnymi względami Stanów Zjednoczonych jako, no, niektórzy mówią, najwierniejszy partner Waszyngtonu na Bliskim Wschodzie. I to przekłada się na konkretne transfery technologii, na konkretną pomoc wojskową. I tak, na lata 2019-2028 Stany Zjednoczone zobowiązały się do udzielenia Izraelowi pomocy wojskowej w wysokości 38 miliardów dolarów. No i tutaj analogicznie pojawiła się idea, aby podobna umowa była, z, wiązała Ukrainę z państwami zachodnimi i która mogłaby potencjalnie zniechęcić Rosję do długoterminowej wojny z Ukrainą. Ta umowa o bezpieczeństwie w stylu izraelskim dla, dla Ukrainy miałaby dać pierwszeństwo, jeśli chodzi o transfery broni i zaawansowane technologie. Prezydent Duda nie sprecyzował, jaka broń czy jaka technologia mogłaby zostać przekazana Ukrainie w ramach, w ramach umowy, no ale można się tutaj oczywiście pewnych rzeczy domyślać. No, Polska już dostarczyła przecież Kijowowi m.in. samoloty MIG-29. To porozumienie w sprawie bezpieczeństwa miałoby być powiązane z procesem dążenia Ukrainy do przyszłego członkostwa w NATO, ale no tak naprawdę powstrzymałoby od faktycznego uczynienia Sojuszu Północnoatlantyckiego stroną jakiegokolwiek konfliktu, jakiegokolwiek konfliktu z Rosją. I to jest bardzo istotne w, tym, w, tej całej, w tej całej koncepcji, ponieważ takie zawarcie z Ukrainą porozumienia w stylu izraelskim pewnie Odciągnęłoby faktyczne, realne członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim o wiele, wiele lat. Widać, że ta niechęć krajów członkowskich na to do wchodzenia do wojny z Rosją jest na tyle silna, że szuka się różnych alternatywnych właśnie porozumień różnych alternatywnych dróg, które pozwoliłyby z jednej strony wyjść z twarzą, z całej tej sytuacji przywódcom NATO, a z drugiej strony też przekazać konkretną, konkretną pomoc wojskową i transfery technologii dla, dla Kijowa. Ta propozycja modelu izraelskiego dla Ukrainy nie dziwi, ponieważ. Już od pewnego czasu jasno słychać głosy w Sojuszu Północnoatlantyckim, które mówią, że z, dopiero zwycięstwo Ukrainy nad Rosją może być punktem wyjścia do członkostwa w NATO. Dokładnie takie słowa powiedział 15 maja bieżącego roku sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg. Omawiałem to zresztą w podcaście geopolitycznym. To jasno, to jasny sygnał. To jasny sygnał, który pokazuje, że na dziś, czy w perspektywie lipcowego szczytu NATO w Wilnie nie ma co myśleć o realnym członkostwie Ukrainy w Sojuszu Północnoatlantyckim. Stąd te gorączkowe poszukiwania innych formatów współpracy. Czy też innych formatów wsparcia, takiego cyklicznego, stałego wsparcia. No, podczas zbliżającego się szczytu NATO w Wilnie, w którym ma uczestniczyć prezydent Włodymir Zełęski, sojusznicy mają powołać radę NATO-Ukraina, która miałaby być taką, no jak niektórzy mówią, bramą do przyszłego członkostwa. Pisze zresztą o tym także Washington, Washington Post. Ponadto Ukraina miałaby prawo do zwołania posiedzenia rady i ewentualnego szukania na jej forum pomocy. Stany Zjednoczone miałyby służyć jako główny gwarant ustaleń dotyczących, dotyczących bezpieczeństwa. No i te informacje, które już teraz do nas docierają, mówią także, że porozumienie w sprawie bezpieczeństwa miałoby być oparte na propozycji znanej jako Kiev Security Compact, Kijowski traktat. Traktat Bezpieczeństwa. To jest taka koncepcja, którą omawiałem jeszcze w zeszłym roku w odcinku numer 585. 6 Koncepcja nazywana Małym NATO. Myślę, że warto w kilku słowach przypomnieć, czym była, ta, czym była ta koncepcja. 13 września 2022 roku Kancelaria Prezydenta Wołodymiera Zełenskiego opublikowała taki projekt pakietu gwarancji bezpieczeństwa, które w przypadku uzgodnienia zobowiązywałyby sojuszników Ukrainy do takich prawnie wiążących, Transferów broni na dużą skalę, wieloletnich inwestycji w obronność Ukrainy, no a także do nakładania sankcji na potencjalnego agresora, który napadłby na Ukrainę. To jest taki dokument, to był taki dokument liczący 9 stron, który został przygotowany przez grupę roboczą, która się nazywała Grupą Roboczą do Spraw Międzynarodowych Gwarancji Bezpieczeństwa dla Ukrainy. I współprzewodniczącymi tej grupy byli sekretarz, były, były sekretarz generalny NATO Anders Rasmussen i szef administracji prezydenta Zełęskiego Andrii Jermak. Istotą tego Kijowskiego Traktatu Bezpieczeństwa miało być stworzenie takich Prawnie wiążących gwarancji dla, dla Ukrainy, w odróżnieniu zresztą od Memorandum Budapesztańskiego z 1994 roku. To bardzo mocno podkreślał Anders Rasmussen. Przypomnę tylko, że w Memorandum Budapesztańskim Ukraina zrzekła się posiadania broni jądrowej w zamian za gwarancję bezpieczeństwa ze strony Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Federacji Rosyjskiej. Tutaj też trzeba jasno podkreślić, że w tej propozycji, w propozycji Kijowskiego Traktatu Bezpieczeństwa, Polska miałaby być jednym z gwarantów bezpieczeństwa Ukrainy, jednym z państw gwarantów. Zresztą w tym, w tym dokumencie są wymienione konkretne, konkretne państwa, które miałyby być właśnie takimi gwarantami. I tutaj Grupa robocza umieściła wśród tych państw Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, Kanadę, Australię, Niemcy, Włochy, Polskę, Francję, y, Turcję i to są kraje wymienione. Z nazwy jest także mowa o krajach Europy Północnej, krajach zlewiska Bałtyku, krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Faktem jest, że w tym takim wąskim kręgu państw gwarantów bezpieczeństwa Ukrainy również miałaby się znaleźć. Polska. No, i tutaj oczywiście patrząc na te wypowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy, odniesienie się do samego prezydenta Bidena, który miał omawiać koncepcję modelu izraelskiego podczas swoich odwiedzin w Polsce, widać jasno, że spora część takich, powiedziałbym, obowiązków wynikających z takiego traktatu czy z takiej koncepcji modelu izraelskiego niewątpliwie spadłaby na, na państwo polskie z uwagi na bliskość geograficzną. Z uwagi na bezpośrednie sąsiadowanie z Ukrainą, co z punktu widzenia bezpieczeństwa. Polski, bezpieczeństwa Polaków, no niewątpliwie byłoby, byłoby bardzo mocno ryzykowne. To znaczy wiązałoby nas, w ten, wiązałoby nas z tym konfliktem jeszcze bardziej niż, niż obecnie, ponieważ miałyby, miałoby to wszystko bardziej sformalizowane, sformalizowane ramy i to nakładałoby konkretne obowiązki na państwo polskie, jako państwo gwaranta bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa Ukrainy. Niestety, jeżeli chodzi o takie konkretne informacje do opinii publicznej, docierają tak naprawdę strzępy tych informacji. Nie mamy tutaj do czynienia z żadnymi konkretami, nawet jeżeli pojawiają się jakieś umowy polsko-ukraińskie, polsko to widać, że do opinii publicznej one dochodzą bardzo, bardzo późno. No, w tym kontekście warto chociażby tylko wymienić tak zwaną umowę ogólną między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy w sprawie wzajemnej współpracy w dziedzinie obronności, która to umowa została sporządzona w Warszawie w dniu 2 grudnia 2016 roku, a tak naprawdę głośno o tej umowie stało się dopiero, dopiero w roku obecnym. Więc też warto mieć na uwadze to, że wszelkiego rodzaju nowe traktaty bezpieczeństwa czy też sytuowanie Polski jako państwa gwaranta dla bezpieczeństwa Ukrainy są to koncepcje niezwykle ryzykowne które pociągają za sobą konkretne obciążenie budżetu państwa konkretne obciążenie całego systemu obronnego systemu bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej i warto zadać pytanie co w zamian co Polska miałaby mieć w zamian poza Oczywiście ryzykiem wciągnięcia w bezpośredni konflikt z Federacją Rosyjską. Dziękuję Państwu za uwagę.